przez jej wręczenie zesłanie otrzymaliśmy dzisiaj niezwykle ważne słowo, które jest fundamentem naszego życia, najpierw dekalog. Bibliści mówią, mają zdanie prawie podzielone, ale jeżeli już, to wydaje się, że to jest jedyny tekst, który Bóg odpowiedział, wypowiedział wprost do Izraela, objawiony ludowi bezpośrednio. Tradycja biblijna ma jak zwykle pewne wątpliwości, bo nikt w tym czasie nie był przesłany, nie mówi wprost, ale cały opis wygląda na to, jako że to jest jedyne przesłanie, które wprost dotarło do Izraela. Punktem przecięcia tych dwóch przesłań, jakby dwóch części tego przesłania w tym zbiorze nakazów Bożych jest przykazanie dotyczące rodziców. Należy czcić je analogicznie jak Boga. I to oczekiwanie takiej miłości pewnej rozpoczyna tę drugą część dekalogu, wskazującą na miłość do człowieka, do bliźniego w różnych sytuacjach. Dekalog jest ważnym przesłaniem, ponieważ jego związek, kiedy przyszedł Jezus, uzupełnia to i dopisuje w sposób już taki, aż na wyraz oczywisty, jego związek jest związkiem z przykazaniem miłości, jest nierozdzielne. Ten, kto zachowuje mnie przy moje przykazania, ten mnie miłuje, mówi Pan. Przykazanie w całości stanowią taką ważną, niepodzielną jedność. I one znajdują swoje dopełnienie w przykazaniu miłości. Ponieważ jedne i drugie są znakiem miłości. Bez nich wzajemnie są nawet nieczytelne, mówią bibliści. Możemy powiedzieć tak, że dekalog bez przykazania miłości staje się jakimś zestawem nakazów z jasnym przykazaniem. Po co? A druga rzeczywistość miłości bez dekalogu jest nieokreślona. My to dzisiaj widzimy. Odrzucone przykazania Boga sprawiają, że tym słowem określa się jakieś postawy nawet sprzeczne same ze sobą, absurdalne, a nazywane miłością. Bez odniesienia do dekalogu miłość nie ma określenia. Piękne słowo, ale co ono znaczy? Dekalog je określa, konkretyzuje i mówi o tym, czym jest miłość. Ten związek jest niezwykle ważny. Myślę, że pamiętamy, bo to się u nas w diecezji zaczynało, jak ojciec święty Jan Paweł II, Jan Paweł II rozpoczynał tę niezwykłą pielgrzymkę, która wywołała dosyć sporo takiego oporu na naszej ziemi. Jedna z najtrudniejszych, mówią, pielgrzymek to jest pielgrzymka właśnie, której ojciec święty stacja po stacji rozpoczynał i interpretował i nauczał na temat dekalogu. To jest jedna lekcja, którą dostaliśmy. Ale jest druga, nie mniej istotna i ważna. Ta druga część dotyczy już finalnej części przypowieści Jezusa, bardzo istotnej przypowieści Jezusa, której Pan nasz uczy nas czegoś bardzo ważnego. Cała przypowieść jest przypowieścią, która tłumaczy coś bardzo ważnego. Jezus nią tłumaczy, że przyszedł, aby coś rozpocząć. Nie sfinalizować. Oczekiwanie Mesjasza w Izraelu było oczekiwaniem kogoś, kto przyjdzie i zrobi porządek z Rzymianami, ogłosi finał, pokona tych, którzy się gubią, się mają,
albo są po prostu zajmowani. Jezus w tej przypowieści mówi, przyszedłem coś rozpocząć. Ta przypowieść jest bardzo istotna, bo ona mówi nam ogólnie, mówiąc, zrobię taki krok do tyłu w sprawie przypowieści, żeby nawiązać. Ona mówi nam wprost, że racja Boga jest niezwykle rozrzutna, że to sianie jest niezwykle rozrzutną postawą Boga, ponieważ właściwie w tej przypowieści 1/4 jedynie ziarna ma szansę na jakiś plon. 3/4 wydaje się być zmarnowane. Bóg nam coś przez tę przypowieść mówi ważnego. Naszą sprawą, i to jest ewangelizacja, jest siać. To jest nasze zadanie. Plon nie naszą sprawą. To sprawa Boga. Nie nasza. Naszą sprawą jest siać bez końca. I właściwie można by powiedzieć, że taką kompletnie absurdalną postawą jest postawa ucznia Jezusa, głosiciela Ewangelii. Ojciec Święty Franciszek przypomniał nam, że wszyscy ochrzczeni są właściwie misjonarzami. Dzisiaj w tym świecie bez wątpienia tak jest, analogicznie, niemalże można by powiedzieć, jak u pierwszych chrześcijan. Jesteśmy w świecie neopogańskim, oni byli pogańscy. I ten neopogański świat potrzebuje bez wątpienia świadków. I teraz ta przypowieść dotyczy oczywiście słowa. Chodzi o to, że musimy na samym początku nie określać, nie skreślać żadnej roli, bo tą rolą jest serce człowieka. A ona jest dopiero widoczna właściwie, jaka jest poza siebie. Poza tym niezmienna, staje się przez czas jakiś zmieniona. A co dzisiaj Jezus nam mówi? Ponieważ 1/4 wydaje owoc, i to owoc różnorodny, 60-krotny, 100-krotny, 30-krotny. Więc jeżeli chcemy się znaleźć w tej przestrzeni, a przecież chcemy, owocowania, to jak jest z tym słowem? Można postawić sobie pytanie. Jak ono może w nas owocować? Kim my powinniśmy się stać? I myślę, że taki najdłuższy komentarz, żeby nie wydłużać, jest komentarzem odwołującym się do niezwykle ważnego fragmentu, do początku Ewangelii według świętego Jana. Ewangelii według świętego Jana, ta Ewangelia zaczyna się niezwykłym wydarzeniem. To jest jakby włączyć na początku jakiegoś utworu muzycznego największe fanfary i zrobić cudowne preludium. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I cała Ewangelia Jana jest na tym zbudowana. A co to znaczy dla nas przy tej przypowieści? Jezus stał się Słowem, jest Słowem. Nigdzie nie ma takiego słowa w Ewangelii, jak zapisany był w Starym Testamencie do proroków na przykład, że Bóg skierował do proroka słowo, które ma przekazać. Nigdzie nie ma czegoś takiego, że Ojciec skierował do Jezusa słowo. On jest słowem. Całe. We wszystkim, co się dzieje, nie tylko w tym, co naucza, ale kim jest. Jeżeli chcemy czytać Jezusa jako Słowo, to trzeba go odczytywać w taki sposób. Stąd w naszych rękach Pismo Święte, Pismo Święte, z którego wyczytujemy nie tylko Jezusowe pouczenia, wypowiadane Słowem,
ale Jezusowe pouczenia, Jego życia, Jego pochylania się, Jego postawy aż do krzyża i zmartwychwstania. I obdarowania nas Duchem Świętym, który będzie nieustannie aktualizował Jego obecność pośród nas. Ale Jezus jest Słowem, które wyraża Ojca Bóg, jakby przestał się, można by tak powiedzieć, ukrywać. W Jezusie jest cały czytelny. A gdzie jesteśmy my? My jesteśmy tymi, którzy, jeżeli mamy wydać wam, to powinniśmy być czytelni. Na nas trzeba by było czytać Jezusa. Biskup, który udzielał nam święcy, dzisiaj słucha Boże, biskup Ruta. Wszyscy mówił nam jeszcze konferencję i powiedział, że jest bardzo dużo ludzi, a to były lata, to był rok 75, więc do dzisiaj jest ich przy tych zmianach w świecie jeszcze więcej. Takich, którzy nigdy do ręki nie biorą Biblii. Więc mówi do nas, dajcie sobie miłością Boga wypisać Ewangelię na waszych twarzach i waszych rękach. I wtedy ktoś, kto nigdy nie wziął do ręki Ewangelii książki, będzie miał szansę przeczytać coś z Ewangelii. Myślę, że rekolekcje też są po to, żeby oczyścić to, co jest na naszej twarzy i rękach i sercu. I żeby ktoś jednak mógł w nas bez jednego słowa odczytać Ewangelię. Wtedy staniemy się Słowem na sposób Jezusa. Wypełnimy to, do czego nas powołał. Kim mamy się stać? Właśnie ta przypowiedź interpretowana przez Jezusa mówi nam, że zawsze to ziarno będzie padało gdzieś na jakąś mniejszość. Ale to owoc tego ziarna jest ważny. I wtedy stajemy się podobni do Jezusa. A On był najlepszym ewangelizatorem i jedynym wzorem. Siał wszędzie i bez ograniczeń. Gorszył wchodzeniem do celników, grzeszników, jednogrzesznic. Prowokował miłość. My mamy taką pokusę, żeby zawsze trzymać się dekalogu, ale niekoniecznie z miłością. I wtedy stawiamy granice. Swoim, nie swoim. Warto, nie warto. Szkoda słów. Ile razy takie słowa padają. Są antyewangeliczne do szpiku kości. Naszą sprawą jest siać. Nigdy nie wiemy, w którym momencie nagle na tej roli, która wydawała się być zeschnięta na skałę, nagle pojawi się kłos, owoc. To jest sprawa Pana Boga. Pozwólmy Mu, żeby nas uczynił Słowem. Żebyśmy nie byli tacy. Reszta pozwala Boga.